Karmel w Sprencowie obchodzi swoje 25-lecie. Z okazji jubileuszu pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Górzyńskiego w sobotę 15 czerwca odbyła się uroczysta msza święta. Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele władz kościelnych i samorządowych, a także wierni. Niektórzy są związani z klasztorem od wielu lat. Przez rok czasu, jak tutaj była budowa tego klasztoru, to ja gotowałam obiady dla robotników. Ja tu właśnie byłam, posługiwałam, tak. I dlatego jestem tak to związana z tym Karmelem, bo ten ogród, to również to dla mnie to było coś nadzwyczajnego. Chciałam przyjść, zobaczyć jak to wygląda i jak z tym Panem Bogiem być bliżej Pana Boga i razem z siostrami. Karmelitanki Bose należą do zakonu klauzurowego, co oznacza, że na co dzień nie opuszczają murów klasztoru. Poprzez ograniczony kontakt ze światem zewnętrznym siostry pragną w pełni oddać się życiu duchowemu. Klauzurę odbieramy właśnie jako dar, który daje nam Kościół. Wybieramy ją też jako coś, co jest, daje nam szczęście, bo nie jesteśmy tu dlatego, że musimy, tylko dlatego, że chcemy. Sobotnia uroczystość ze względu na obecność sióstr podczas publicznej mszy świętej jest wyjątkowa. Przez ten gest karmelitanki chciały podkreślić, jak ważni są dla nich wierni, których otaczają modlitwą każdego dnia. To jest nasze życie poświęcone modlitwie za was, za wasze intencje, we wszystkich cierpieniach, bólach, troskach, które nosicie. No, my nosimy to w sercu i zanosimy przed Jezusem. Siostry karmelitanki mimo ograniczonego kontaktu z otoczeniem zaznaczają swoją obecność m.in. w licznych działaniach gminy Dywity. Siostry zakonne bardzo mocno włączają się w naszą społeczność, w takiej bieżącym funkcjonowaniu. Pomagają czasem w przygotowaniu na przykład sztandarów dla naszych szkół, jeżeli nadajemy imię takiej szkoły. Mamy bardzo piękne sztandary, bardzo ładnie piszą ikony, którymi dzielą się jako prezentami właśnie z odwiedzającymi naszą gminę gośćmi. Obecnie w klasztorze sióstr karmelitanek Bosych w Sprencowie przebywa 17 sióstr.